Państwa przybyłych na dzisiejszą drugą już konferencję Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Mam nadzieję jako organizator, że drugie Forum Bezpieczeństwa Morskiego organizowane wspólnie przez Zarząd Targów Warszawskich i Akademię Marynarki Wojennej. Mam taką nadzieję jako współorganizator, że spełnia oczekiwania wszystkich uczestników. Trudno dziwić się temu, że program konferencji, czy całego forum, ponieważ mamy też towarzyszącą wystawę, zogniskowany jest na programach modernizacji technicznej, w szczególności programie operacyjnym Zwalczanie Zagrożeń na Morzu i związanym z tym planom zakupowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Program zwalczania zagrożeń na morzu. Co się zmieniło od zeszłego roku w tym programie i dlaczego? Dużo było mowy podczas dzisiejszej konferencji o nowym dokumencie. Co to jest za dokument i jak się ma do programu zwalczania zagrożeń na morzu? Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego to dokument przygotowany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast program przeciwdziałanie, zwalczanie zagrożeń na morzu jest dokumentem ministerialnym. Jeśli chodzi o ten dokument ministerialny, a więc jakby o przyszłość modernizacji technicznej marynarki wojennej, to widzę bardzo optymistycznie przyszłość, ponieważ jest wielka determinacja w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, które tym też jest zainteresowane, ażebyśmy jak najszybciej przystąpili do budowy nowych okrętów. W tym również okrętów podwodnych, jak zapowiedział wczoraj pan minister Antoni Macierewicz, no jeszcze w tym roku chcemy podpisać umowę na budowę okrętów podwodnych. To jest niezwykle ważne, ale i również na program Miecznik też do końca roku przynajmniej rozpocząć prace koncepcyjne. To jakby daje nadzieję, że marynarka wojenna się unowocześnia. Do połowy roku prawdopodobnie zostanie przejęty już przez marynarkę wojenną Kormoran. To da możliwość podpisania umowy na budowę dwóch dalszych. Z tego powodu wygląda to optymistycznie. Natomiast strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego to jest dokument o znaczeniu raczej strategicznym, bo przyjęcie tego dokumentu przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego no i oczywiście z akceptacją pana prezydenta Andrzeja Dudy powoduje, że po raz pierwszy po 1989 roku, a podejrzewam, że od wielu, wielu lat, również wcześniej, powstanie dokument, oficjalny dokument, choć może nieformalny, dokument sygnowany przez zwierzchnika sił zbrojnych, który określa, co to jest bezpieczeństwo morskie i w ten sposób stawia na odpowiednio wysokim poziomie prestiż marynarki wojennej. I tu chodzi nie tylko o prestiż formalny, znaczenie marynarki wojennej dla strategicznego bezpieczeństwa państwa. To jest jakby przełom w postrzeganiu bezpieczeństwa morskiego przez najwyższe gremia polityczne w Polsce. Co się w programie zwalczania zagrożeń na morzu zmieniło od zeszłego roku i czym jest to spowodowane? Proszę Państwa, no mamy problem w ogóle w Polsce, problem z systemem pozyskiwania sprzętu uzbrojenia. Ten system jest po prostu niewydolny i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Tutaj jednak chcę przyznać naprawdę wielkie uznanie dla ministra Kownackiego, odpowiedzialnego właśnie za modernizację techniczną, który w tym, no nie bójmy się tego słowa, dysfunkcjonalnym systemie
radzi sobie, o czym świadczy wykonanie planu wydatków na modernizację techniczną w 2016 roku. To jest naprawdę niezwykle wielkie osiągnięcie ministra Kownackiego, za które mam do niego naprawdę wiele uznania. Dotyczy to również oczywiście zakupów dla potrzeby marynarki wojennej. One są opóźnione, ale jeżeli to zostanie zrealizowane tak, jak zapowiada pan minister Macierewicz, że w tym roku zostaną sfinalizowane rozmowy co do kierunku zamówienia okrętu podwodnego, miecznika, to daj Boże takich sukcesów. To naprawdę byłoby wielkie osiągnięcie. Nasz rząd niestety nie dostał dobrze przygotowanych programów, nie zostały po poprzednim rządzie dobrze przygotowane dokumenty do ciągłego prowadzenia negocjacji z potencjalnymi dostawcami systemów uzbrojenia. Nie ma u nas odpowiedniej instytucji, która by była w stanie sprawnie prowadzić procesy pozyskiwania i później nadzorowania eksploatacji tego uzbrojenia. Tym zajmuje się aktualnie prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej strategiczny przegląd obronny i mam nadzieję, że wnioski, rekomendacje do końca kwartału będą ogłoszone, do końca pierwszego kwartału tego roku. I mam nadzieję, że również tam zostanie przyjęte rekomendacje, co zrobić w zakresie pozyskiwania uzbrojenia. Niszczyciel min Kormoran jest już niezbyt odległy przekazaniu marynarce wojennej. Czy z dotychczasowych obserwacji zapowiada się dobry okręt? Zapowiada się to bardzo dobry okręt. Mamy zapewnienie ze stoczni remontowej, że do końca marca okręt powinien być gotowy. Czekamy na to z niecierpliwością, bo będzie pierwszy okręt, na którym podniesiemy banderę praktycznie od 16 lat. Mamy pewność, że to będzie dobry okręt. Został, czy jest zbudowany zgodnie z naszymi wymaganiami, jest zbudowany jako praca rozwojowa, więc my, nasi marynarze, przyszli oficerowie, przyszła załoga, ma szansę sprawdzać i wpływać na kształt tego okrętu. Jesteśmy pewni, to będzie doskonała jednostka dla marynarki wojennej. Skoro przekazanie w marcu, kiedy będzie w pełni operacyjny okręt? Wejście do linii to proces nieco bardziej skomplikowany, tak? Jeśli spodziewamy się, że do marca stocznia ukończy okręt, myślę, że w czerwcu na Święto Marynarki Wojennej będziemy gotowi do podniesienia bandery, następnie rozpocznie się proces zgrywania i doskonalania załogi. Myślę, że to przynajmniej rok czasu minie, zanim ten okręt będzie gotowy operacyjnie do realizacji działań. Jak przebiega budowa Kormorana? Zdaje się, że jesteśmy już blisko końca. No rzeczywiście, jesteśmy już na ostatniej prostej. W tej chwili są realizowane ostatnie próby, testy, badania z zakresu badań wstępnych. Większość dotychczas przeprowadzonych prób pokazuje, że Kormoran spełnia założenia przed tą jednostką stawiane. Tak naprawdę w tej chwili jesteśmy w fazie ostatniej koordynacji, zgrywania ze sobą wszystkich skomplikowanych systemów, które na tym okręcie są zainstalowane. Spodziewamy się, że w lutym okręt przejdzie fazę badań kwalifikacyjnych, a od tego momentu już prosta droga do wejścia do służby i podniesienia bandery na okręcie. Po zakończeniu budowy Kormorana oczekujemy na budowę kolejnych jednostek z serii. Czy jest na to szansa? No wierzymy, że jest. Jesteśmy prawie codziennie zapewniani, że zakończenie badań kwalifikacyjnych pierwszego z serii Kormorana otworzy drogę do budowy dwóch kolejnych jednostek, a być może kolejnych w serii. Wszystkie osoby zaangażowane w obronność morską państwa polskiego zapewniają, że kormorany, niszczyciele min są tymi jednostkami, które w sposób bezwzględny są Polsce potrzebne. Tak więc tak, bardzo na to liczymy i są to nam kontrakty niezwykle potrzebne. Niezależnie od budowy ewentualnych kolejnych jednostek typu Kormoran 2, będą budowane również niewielkie jednostki pomocnicze dla marynarki wojennej. Co to będą za jednostki? My uczestniczymy właściwie we wszystkich programach związanych z modernizacją marynarki wojennej. Jednym z takich projektów jest projekt Holowni, który zakłada budowę 6 niewielkich jednostek niezbędnych do realizacji funkcji pomocniczych dla marynarki wojennej.
Jak na razie Stocznia Remontowa Shipbuilding została wybrana, jej oferta została wybrana jako najbardziej korzystna. Liczymy, że w krótkim czasie doprowadzi to do podpisania kontraktu. W tym kontrakcie wszystkie szczegółowe parametry związane ze specyfikacją będą tych jednostek będą określone. W tej chwili być może trochę przedwcześnie mówicie o szczegółach, ale z całą pewnością będą to bardzo interesujące i niezwykle ważne dla marynarki wojennej jednostki. Jak z możliwością udziału remontowej shipbuilding w innych programach budowy okrętów? No tak jak powiedziałem, my uczestniczymy właściwie we wszystkich tych programach, programach, które w większości są w fazie czy to dialogu technicznego, czy analizy. Jesteśmy absolutnie zainteresowani udziałem w każdym z tych programów, raczej koncentrujemy się w jednostkach o charakterze pomocniczym. Zdajemy sobie sprawę i w pewnym sensie akceptujemy deklarację Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Uzbrojenia, że jednostki z programu Czapla Miecznik mają być realizowane w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oczywiście deklarujemy pełne wsparcie w procesie budowy tych jednostek, natomiast to, na czym się skupiamy, to oferowanie marynarce wojennej produktów w naszym przekonaniu najlepszych, spełniających stawiane przed nimi zadania, w większości przygotowywanych wspólnie z biurem Remontowa Marine Design Consulting, wchodzącym w skład remontowy holding, a więc naszym rodzimym biurem projektowym. No i to jest na najbliższe miesiące i lata jedno z naszych głównych zadań stoczni. Czy tematyka wojenno-morska, tematyka techniki wojenno-morskiej będzie obecna również na targach World Expo? Tematyka produkcji stoczniowej jest rdzeniem World Expo od lat. Bezpieczeństwo wybrzeża, portów i żeglugi to także temat, który na World Expo od lat się pojawia. World Expo tradycyjnie jest imprezą gospodarki morskiej bardzo szeroko pojętej. World Expo tegoroczne odbędzie się w dniach 11-13 września w Gdańsku, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich. Jedną z nowości będzie trzeci dzień, który będzie dniem otwartym. Będzie to dzień poświęcony w dużej mierze edukacji i pracy w przemysłach morskich.